Cześć wszystkim! Znowu Poli 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra, wiecie co? Nie wiem ile tam będzie smoków i jak dużych, ale na wszelki wypadek może odpocznijmy. No, tak. Kapłan ma już zużyte część zaklęć, tak samo Mac. No on ma jeszcze sporo, ale Kaplan jest ledwo żywy, więc nie ryzykujmy. No, zobaczmy. Nożnik leczenia, ruch, szybkość ruchu. To my możemy. Premia rasowa do celności. Wow. Im damy redukcję obrażeń. I możemy coś fajniejszego dać. Ruch. Nożnik leczenia. Cicy, nośniki duże. Bestie. Ty. Będzie redukcja obrażeń. Dobra. Idziemy? O! Budzisz się i widzisz niezłomnego, trzymającego kostur w obu dłoniach przed sobą. Na jego końcu migocze płomień, rzucając długie cienie na twarz wpatrzone weń kapłana. Pomimo blasku ognia nie jesteś w stanie skupić się na nim wzroku. Może jeszcze nie do końca się rozbudziłeś, albo jest to złudzenie, ale wydaje ci się, że niezłomny jest niewyraźny i rozmazany na krawędziach. Z wyjątkiem kostura. Okej, ciekawe. W końcu zaczyna się coś z nim dziać. Kostur, zdaje się, że kapłan wpatruje się w wyryte na nim symbole. Na twoich oczach żarzą się, one czerwieniają jak pęknięcia rozpalonej kłodzie drewna. Linie ognia rozchodzą się niczym roztopiony metal, płonąc wzdłuż krawędzi kostura, a następnie rozchodząc się w zawiłe, ogniste żyły, splątając się w miejscach, w których dłonie niezłomnego ściskają kostur. Żyły te pulsują jakby w rytm bicia serca. Widzisz, jak żyły rozchodzą się w tuzin osobnych okręgów, które zwijają się ponownie spirale, aż powstają z nich kolejne okręgi. Pulsują w oczekiwaniu w niesamowitej ciszy, aż... Aż nagle płomień mocno jaśnieje, czujesz pęd powietrza, potężny rozbłysk i znowu się budzisz. Niezłomny znajduje się w tym samym miejscu, nadal trzyma kostur, ale tym razem jest wyraźnie namacalny. Chyba cię nie zauważył, on nie zareagował na to, co zaszło. Okej. Okay. Dzień wypłaty dla najemników. Ach. Tak, troszkę nas to kosztowało. Okej. Okay. Oj, doświadczenie dostaliśmy, fajnie. Właśnie, mamy jakieś nowe sprawy Musisz być warownie, by przyłączyć lub dołączyć członka drużyny. Okej. Okay. Brutalny wojownik. A! Patrzcie! Pojawiają się lepsi najemnicy. Okej. Okay. Może później go zatrudnimy. Ile mam pieniążków? Sporo mam pieniążków. Wiecie co? Zatrudnijmy go teraz w sumie. Jest chyba dużo szybszy i dużo tańszy sposób na zwiększanie statystyk. Tak. Powiedzmy, po wybudowaniu dziedzińca kosztowałoby nas 800 sztuk miedzi, żeby dostać plus 2 do prestiżu. To samo najemnikami możemy uzyskać za 50 sztuk miedzi. Plus jakiś tam drobny koszt. Więc myślę, że powinienem nająć chyba wszystkich. A co mi tam? Pieniążków mam sporo. A, nie mogę zatrudnić więcej. Okej, no to ciebie odprawimy, ciebie najmiemy. Może jest jakiś upgrade, który pozwala na więcej. 8 na 8. Okej, okay, dobra. Na razie zostawmy. Tak jak jest. Hey there. Dobra. Babam. Nie w tą stronę, nie. W tą stronę, okej. Okay. Okej, okay, ona dostała dodatkowe 2 punkty skupienia. Ile kosztują zaklęcia 4 poziomu? 40 punktów skupienia. Okej. Okay. Czy możemy sprawdzić jej maksymalne skupienie?
to jest jej maksymalne skupienie? Nie. Mogę gdzieś to sprawdzić? Duchowy bicz. Obrażenia zwarciu, obrażenia z dystansu, przestrzeń skupienia, obrażenia zwarciu. Broń Enigma wytwarza pole szkodliwej energii, która przeskakuje na wroga, zwiększając zadawane mu obrażenia, a także generuje skupienie. Okej. Okay. Chyba nie mogę sprawdzić. Ja wiecie co, w następnej walce spróbujemy nie rzucać nią zaklęć. No i zobaczymy, jakie jest jej maksymalne skupienie. Myślałem, że wcześniej 30 było max. Ponieważ tyle miała, jak ją dostaliśmy. Ale jeszcze się przekonamy. A, dobra. Niedługo później porozmawiamy z niezłomnym. Ale zobaczmy może trochę akcji najpierw. Dobra. Okej. Okay. Może wy tu poczekajcie. Dobra, będę strzelać. A my też będziemy strzelać, co tam. Okej. Okej, 51 ma. Okej, nie, ty załóż tarczę. Tutaj... nie, dobra. Paradyn będzie tankował. Jeszcze mogę nie. Okej. Teraz do tego. Okej, 68 skupienia i dalej jeszcze dobija. Okej, prawie wejdzie. Okej. 80 skupienia. Okej. Ciekawe, czy po walce zacznie tak, po walce i spada. Okej, szkoda. Ponieważ to oznacza, że na rozpoczęciu walki nie będziemy mogli rzucać zaklęć czwartego poziomu, tylko trzeciego. Ale okej, spoko. Nie jest aż taki problem. Dobra. Może też dlatego ona ma... dużą zręczność, dużą szybkość ataku, żeby móc regenerować więcej skupienia. Co za tym idzie? Szybkość niska. Może byśmy, gdyby jej dali jakiś łuk szybszy. Cokolwiek szybszego. Żeby szybciej atakowała i żeby mogła szybciej tym samym regenerować. Regenerować swoje skupienie. Mam solidną laskę, która ma słabe obrażenia. Jak to jest w porównaniu do jakiegoś łuku? Łuk myśliwski ma takie same. Nie mam żadnego solidnego łuku. Szybkość wysoka. Tempo ataku. To wiecie co, może damy mu laskę tą, a jej damy to berło. Żeby mogła szybciej atakować. Czy to jest jednoręczne? Nie, to jest dwuręczne, dobra. Zobaczymy jak z tym będzie szło. Dobra. Mniej więcej żmij. O, albo i nie. Sevis. Mężczyzna odwraca się twarzą do ciebie, ścierając krew ze swojego stoka. Wyraz jego zarośniętych brwi zdradza chwilowo dezorientację, ale kiedy ci się przygląda na jego twarzy, powoli wpływa pewny siebie uśmiech. Żelazne piętno nie spotyka zbyt wielu podróżnych tak daleko od drogi. Cóż mieliby tu robić? Pewnie szukają tego smoczego jaja, tak jak my, szefie. To było proste retoryczne pytanie, tempaku.
Wszyscy wiedzą, że drogi między wioskami są pełne zbójców. To z pewnością bandyci, tacy jak my. Dobrze się składa, że w pobliżu znajduje się ogromne jajo. Nic nie pobudza mego apetytu tak bardzo jak łupienie zwłok. Czyli to są bandyci. Okej, zróbmy to. To nie brzmi dobrze dla nas. Zaczyna się wycofywać. Ralph, chodź. Choć raz masz dobry pomysł. Okej, uciekli. Dokąd te tchórze? Patrzy na uciekającego Ralpha Nungara rosnącym rozczarowaniem, przynosi wzrok na ciebie. Najpierw twoja kolej. Dobra. Okej. Na szczęście Mac nie uciekł. To jest fajnie. Lubimy mieć nowe grimoire. Dobra. Co to jest za gość? Nie wiem. Ale... najpierw będziemy bić maga, tylko ty masz zasięg tego berła. Dosyć mały. To spróbuj bić tego maga. Dobra, to jest jej broń. Gość wygląda ciekawie, to jest chyba jakiś mnich, tak mi się zdaje, bo nie ma żadnej broni. Dobra. Próbuję nas przewrócić, to my również go przewrócimy. Załatwimy tego maga najpierw. Pum! Świetnie. Dobra. Teraz zmienimy się z nim. Może niech on podejdzie tutaj. Zacznie ich sztyletować. Okej. Mu się oberwało. Przez chwilę jeszcze nie wstanie. Teraz tego oślepimy. Okej. Chyba weszło w niego ślepienie, tak, jesteś lepiem. Super. Możemy rzucić im ten rozkaz. To jeszcze dobrze. Upośledzi. Okej, to był jakiś paladyn. Okej. Spoko. Your thoughts must flow deeply indeed. How may I help? Zobaczmy, co ten mag miał przy sobie. Solidna różdżka. Okej. Grimoire. Potworne szaty. How may I help? Dobra, co w tym grimoire? No, parę dodatkowych zaklęć. Dobra. Przejrzę za jakiś czas te grimoire i posprawdzam, co warto by się z nich nauczyć. Ale to później. Dobra, zobaczmy. Adra. Skona, solidny skórzany pancerz, solidny napierśnik. Zobaczymy, co paladyn ma. Oraz znakomity estok. Może komuś byśmy to dali? Może tobie. Co? Chciałbyś mieć estok? Masz obecnie solidny miecz. I solidną małą tarczę. Nie chcę dawać jej, bo okazuje się dobrze, że ona ma dużą szybkość ataku. Ale myślę, że dam magowi. Ma sporo zaklęć obronnych, więc tarcza może mu nie być aż tak potrzebna. Dobra, a tobie damy tą lepszą tarczę. I chyba będzie fajnie. Dobra. Dobra? No, jest solidne jajo. Zbocze klifu jest poczerniałe i roztopione jak wosk na świecy. Na górze znajduje się niewielki występ o czymś, co wygląda jak proste gniazdo. Wspinaczka może okazać się trudna. Wdrap się na klif. Wejdź sam. Korzystając ze szczelin w snopach skalnych dosięgasz gniazda. Gniazdo otaczają rozżarzone węgle. Okolice zaśmiecają gałązki i kości. Pośród szczątków leży jajo wielkości małej baryłki. Wygląda na to, że jest ciężki, niełatwo je będzie przenieść. Zabezpieczy jajo liną i opuści je.
Okej. Stanę ruchę, kiedy zdobyć dociera na dół. Osiada na piasku, bezpiecznie schodzisz w dół klifu. Okej. Yeah. Spoko. Zobaczmy, co tutaj jeszcze będzie. A, więcej brzmi. Spoko. Szybko się z nimi rozprawimy. Okej, zapomniałem. Zapomniałem, że ona miała sztylety, więc to okej, ale dobra. Niech może się trochę wycofa. Ale to prawda, ale przeżyję. Okej. Muszę to odmówić. Okej. Właśnie, przecież ty masz tyle fajnych zaklęć. Możesz podpalić duszę. Trudno. Się przyzwyczaiłem do tego, że zaklęć trzeba oszczędzać. A to nie jest. Okej, tam jest jeszcze jedna mała rzecz, którą nie zabraliśmy. Okej. Leśny czatownik. Pyw gra. Te pyw gry chyba były jakieś... irytujące, dobra. Okej, dobra. Otwórzmy ogień. Ty masz ten przedmiot od komercyjnych ran. Pożycz to może. Zacznij strzelać do któregoś z nich. Dobra, a ty zacznij stosować swoje magiczne ataki. Okej. Też możesz coś rzucać. Spróbujmy ten niemy krzyk. Najpierw go naładujemy. Dobra. Chodź ty tutaj zablokujesz. Możesz użyć tego swojego płomienia. Okej. Ty też możesz użyć swojego płomienia. Paladyn obrywa. On sobie jakoś z tym poradzi. Żeby przewrócić tą pyw w grę. Jeszcze raz przywalić tą pyw. Dobra. Coś wolno ładuje się to skupienie. Zastanawiam się, czy również zadawanie obrażeń jest potrzebne, bo ta różdżka ma małe obrażenia. Więc to może być problem. Okej. Użyjmy tego niemego krzyku. Dobra, jeszcze użyjmy tego magicznego ataku. Strzelasz. Oślep tego, który atakuje go. Ty możesz nałożyć na niego ręce. Okej, ty idziesz dalej teraz. Okej, chyba skupienie szybciej się ładuje, że jest poniżej tej wartości standardowej. Dobra. To masz
walić, to... Ty po prostu nie strzelaj. Dobra. Użyjemy tych legalnych ostrzy, kiedy już się naładują. O, teraz na przykład. Okej. Okay. Przywal tej pyłki w grze. Okej. Okay. Spoko. Trochę niektórzy oberwali, ale bez przesady. Sure. Okej. Jakiś kolejny rozbójnik. Premia do maksymalnej wytrzymałości. Atletyczność. Atletyka plus 2. Okej, komu chcemy to dać? Komuś, kto ma pewnie małą wytrzymałość. Na przykład jej. Masz już jakieś buty? Masz. Kondycja plus 1. Chyba z tym to chyba lepiej wyjdziesz, co? Tak, trochę jest paniej rzut obronny. Ale poza tym lepiej wyjdzie. Okej. Komu możemy dać to? Na przykład tobie. Para HP-ków tobie też się przyda. Okej, okay, wiecie co? Zmienię z powrotem na kuszę. Teraz patrzyłem, że ładowała się skupienie 5 punktów na strzał. Zastanawiam się, czy jeżeli będzie zadawać więcej obrażenia, to czy szybciej będzie się ładować. No. Problem jest taki, że ciężko jest naładować skupienie powyżej tych standardowej wartości, bo bardzo wolno się wtedy ładowało. Czy może dlatego, że małe obrażenia zadawała? Właśnie nie jestem pewien, ale zobaczymy jeszcze. Może właśnie to przez małe obrażenia było. Okej, dobra. Tą lokację zwiedzimy później. Najpierw wrócimy z tym jajem. Raz po raz rozmawiamy jeszcze z tym... garbarzem. Co pewnie będziemy musieli go zabić. No, nie wygląda na gościa o uczciwych intencjach. Może Nat jest członkiem Bractwa Ołowianego Klucza? Nie wiem. Zobaczymy. W każdym razie wątpię, żebyśmy pokojowo rozwiązali tą sprawę. On wysłał nas do ogra, pewnie tylko dlatego, bo miał nadzieję, że ogra nas zabije. Okej, okay, znalazłem smocze jajo. Życzliwi wędrowcy. No, pierzone cycki Helii. Wiedziałem, że możesz pomóc. Jak ci się to udało? Znalazłem gniazdo, o którym mówiłeś. Mówiłaś. Mam nadzieję, że te żmije nie sprawiły ci zbyt wiele kłopotu. Spójrzmy. Niesamowite. Ani jednej rysy. Oto dowód mojej wdzięczności. Wszystko, czego potrzebujesz do uważenia dobrego, silnego napoju rzeźwiającego. Może ci się przydać, jeżeli nadal będziesz pakować się w kłopoty. Przychodź do mnie, kiedy tylko będziesz potrzebować mikstur lub składników, dobra? Dla przyjaciół mam specjalny cennik. Okej, okay, spoko. Szukam zaginionej szlachcianki. Och, lurka, to córka lorda. Kiedy ją widziałem tamtego ranka, prezentowała sobą nowy odcień zieleni. Rozmawiała z Trygielem też przy jego warsztacie. Co z nią nie tak? Miała takie mdłości, że nie zauważyła nawet smrodu Trygila. Zwykle bym nic nie mówiła, ale ta dziewczyna zaszła w ciążę nie dalej niż kilka miesięcy temu. Próbowałam dać jej jakoś zioła na spędzenie, oszczędzić jej kłopotów ze starym, ale nie chciała ich. Aha. Okej. Okay. A i ojciec tego nie zauważył. No cóż. To kolejny wątek historii. Okej, dobra. Porozmawiamy jeszcze z niezłomnym. Okej, dobra. Porozmawiajmy z niezłomnym najpierw. Poczułem na sobie twoje spojrzenie. Teraz czas na słowa.
Chciałbym ci zadać kilka pytań. If doubts and curiosity plague you, you're skinning your knuckles on the wrong door. Ujrzałem coś dziwnego. Siedziałeś przy ognisku, a twój kostur świecił potężnym blaskiem. Tell me what you saw. Błysk jakby od wybuchu, pęd powietrza, niesamowity blask. It is the light of the god hammer you saw. Boskiego młota? It was a weapon of Deerwood's people, a symbol of their independence. It saved the Deerwood. Co wiesz na jego temat? It brought the Saints' war to an end, knocked a god from his perch. There are few that would deny Aeothis overstepped. The god hammer reminded Aeothis of it. You saw its light because I helped shape it, give it life, and release it into the world. Once seen, its glory is almost too bright to be believed, and too bright to be forgotten. Pomogłeś zbudować boski młot? There were 12 of us. We fashioned the weapon, drafted plans for it, prayed for guidance at Ashfall, and it came to me there. Each of us were given a staff made from the forest of black trees around us, glowing with embers and fire far greater than this branch you see now. It felt as if the staff was Margrin's own finger, guiding my hand, guiding the other 11, the shadows of the 12 who had come to stand on the bridge to stop Aeothis. Czy nie dwunastki? Even in that stand, there was a ritual. For the 12 that stood on the bridge, there were a dozen shadows cast, a dozen faithful of Margrin, her fiercest supporters and shapers of the Godhammer. Niezłomny opiera kostur przed tobą, a płomień na jego szczycie przez moment wieje się, rozbłyskuje, lekko rozdziela się w pierścienie ognia. Jeden za drugim, aż w końcu jest ich 12. As 12 held Aeothis fast, we 12 unleashed our prayers and let the god hammer fall. Płomień na kosturze rozkwita jaskrawo, po czym przygasa do rozmiarów płomienia świeczcy. Pobliskie cienie wydają się wyostrzać, jakby miały krawędzie, aż musisz mrugnąć, by skupić wzrok. Niezłomny nadal intensywnie wpatruje się w malutki płomień. Shadows cast by the fire of the god hammer, perhaps. We share their fate as well. Now the spine of the Deerwood is marked by the Godhammer, marked by Margrin. Co masz na myśli, mówiąc, że podzieliście ich los? Not all deaths come with stilled breath and stilled heart, or other stilled passions beneath the waist. Some deaths come from silence. The connection we once shared with Margrin, after the light of the Godhammer, it was not the same. It was as if we'd lost our senses, and sense of purpose as well. Instead of victory, being welcomed, there was silence, within and without. Not many can claim to have killed a god. It is less a heroic tale than you would think. And such a death, it changed our faith. All faiths, I expect. Doubt followed, and the world changed. I do not believe Margrin was pleased by what we had done. Dlaczego? The world is broken, the wheel stilled. There is sickness in the world's heart. Perhaps the price of crossing a god. Crossing two gods. Even as Margrin shaped our hands, perhaps we carried her will farther than was allowed. Just as Widewind. Saint Widewind. Mortal arrogance to match mortal arrogance. Yet if the world had changed, then I sought to change with it. If I had forgotten some of Margrin's teachings, I would find them again. I would make her see me again. Co takiego zrobiłeś? I remembered Margrin's teachings. How reminders on the flesh were more important than the death of a vessel. I wondered if killing Aeothis, if that had simply set him free, had it allowed him to escape his punishment and be taken on the wheel, like a mortal? As I stepped from the now blessed Godhammer Bridge, I thought of Ashfall,
I thought of the War of Black Trees. Wondered if I needed to be burned to find myself again. That is Margaret at her heart. At least that is my hope. These are the doubts that befall me. Co się stało, kiedy wróciłeś do popiołów? The road to Ashfall is long. Gives one time to think. And if you think long enough, you do not go home. I left without telling anyone, with only the robes I wore at Halgott, my staff, and my name, which is long buried. Uh-huh. Of my fellow 11 craftsmen, disciples, I know not what happened to them, if they suffered the same doubt as I did. But it was underserved. It was wrong. We had done all that. Grab victory from defeat and... Czujesz się, jakby twoja bogini cię zdradziła, czy może drugie? Czujesz się, jakbyś zdradził swoją boginię? Może dwójkę? There is something about being used and cast aside. Perhaps Widwen himself felt it. There at the end, when the hammer struck. To be the proof that your god is hollow as the vessel it inhabits. Mm-hmm. I tried to find purpose and avoided all contact with other Magranic priests. Did not seek the walls of Ashfall and sought to make amends to my god through actions. Mm-hmm. I joined with the purges for a time. And not long after came the first signs of the Hollowborn. So many trespasses, violations, the salvation. Animancers were another sickness born of the Saints' War. A relapse of innovation, of desperation to heal what we had caused. All seemed worse than before the bridge, not better. And as years passed, the world became even worse still for the victory. Może Magrana nie życzyła sobie czystek? Krople potu zbierają się między osmolonymi zmarszczkami na jego czole, po czym spływają mu po rumianych policzkach i skapują na czubek nosa. Bezgłośnie porusza ustami po raz pierwszy, nie potrafiąc znaleźć słów. Często sobie twoje spojrzenie szybko bierze się w garść i ociera czoło wierzchem brudnej dłoni. Worship the whims of some fickle bitch, and you'll never be more than dirt beneath her feet. Worship what she worships, on the other hand. Take her fire for your own, and her esteem comes on its own. Of course, by that time, you no longer need it. Trial and transformation, sure as Durance taught. Okay. Niezłomny przyszywa cię wzrokiem, zaś ty, patrząc w jego oczy, masz wrażenie, że spoglądasz ponad krawędzie urwiska. You think to put the coals to my feet, but what's burned once will never burn again. These talks are your trial, Roger. You cannot deflect the truth to one who has already been purified by it. Powiedz mi, co zaszło na moście. Braliśmy most, ponieważ mogliśmy tam kontrolować sytuację. Właśnie tam mogliśmy zdławić podstępy od Hasa, w tym wąskim gardle zbudowanym z kamienia. Ale to nie wszystko, most był symbolem determinacji Jelenioboża. Takie symbole są bardzo ważne przy tworzeniu broni, wszelkiej broni. Podejrzewam, że Otas również zdawał sobie z tego sprawę, jego nośnik także swojej arogancji. Zamierzał przejść przez most, jakby stąpał po grzbiecie Jelenioboża. Zaś my zamierzaliśmy spalić go światłem naszej wiary i jego wiary. 12 na moście, 12 w cieniu. Oddaliśmy się sprawie. Oddaliście się sprawie? We put much of ourselves into the Godhammer. Such a device is not simply a machine. There are elements of the spirit in it. Even Widewind spirit. Elementy duchowe? Each of the 12 who brought the Godhammer forth would have done anything to save the dear wood, save its people. It is why we were chosen. Each of us, each
each of us hated this pretender. That rage, that spirit, that rebellion went into our work and went into studying him as well. Widwena, jak to? We all studied Widwen. He was our enemy, and he had provided the flesh the god wore as a cloak. That flesh made him vulnerable. I knew what fields his hands had tilled, his family, what he had harvested, where he had been born. We sought to know him, what had led him to fight us. Jakie to miało znaczenie? You don't kill the god. You kill the man it inhabits. And you leave that man a ruin. Burn him to ash. The weapon was meant to not only burn his flesh, but it would burn his soul. And it did. At the cost of our own. At the cost of our goddess's favor. That whore be damned. Staje się, że sami padliście ofiarą własnego oręża. Perhaps your eyes were blinded by the truth of the Godhammer, Watcher. I feel half a man at times, but even that is twice that of most others. You fear for my spirit. Your fears are baseless. The Godhammer, seeing its light, only fueled my anger and made me stronger, made me re-examine the teachings of Margaret. Put them in a new light. Wyglądało na to, jakbyś nie był całością, jakby twoją duszę rozdarło na pół. I do not need you to cast any more questions on me, Watcher. Nor did I ask you to look upon me without my leave. Get gone. Leave me be. Niezłomny. Im bardziej go poznaję, tym mniej mi się podoba. Myślałem, że to będzie jakiś wszechwiedzący pustelnik. To jest po prostu arogancki dupek. Nie dość, że arogancki, to jeszcze prostacki. Okej, okay. W następnym odcinku pójdziemy do tego Tygila, jak mu tam, grabarza, garbarza. Powiemy mu, że wystrychnął nas na dudka i że jesteśmy niezbyt, content z tego powodu. Zobaczymy, co na to odpowie. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!